witamy. Kolejny odcinek. Przedstawiciel SIPA. Cześć, Janusz Ferenc. Człowiek doświadczony w branży, jeżeli chodzi o zielonki. Tak mówią. Tak mówią, ale nie, no, bardzo skromny jesteś, ale to jest osoba, która już powiedzmy, no nie wiem, od urodzenia prawie się zajmuje i krąży po tym całym terenie zielonkowym. Zresztą region, z którego podchodzisz, no słynie też powiedzmy... Warmia Mazury. Warmia Mazury to jest taka powiedzmy mekka, jeżeli chodzi o tereny użytków zielonych. W swojej historii zawodowej też, bo to nie jest twoja pierwsza praca, bo już też pracowałeś dla innego polskiego producenta, gdzie zajmowałeś się podobnymi produktami. Tak jest. SIP, 70 lat historii, doświadczeń i pewnych własnych z tego tytułu też przemyśleń, rozwiązań, które są oparte o podejście bardzo takie trochę inne. Tak. Wy macie taką program ambasador marki. Tak. Pokrótce, nie przeciągając, bo będziemy mówili o maszynie. Co to jest ten ambasador marki? Więc tak, ambasador marki to jest osoba, która bierze udział w tworzeniu maszyn SIP tak naprawdę. Bierze udział... To jest bardzo ciekawa koncepcja, bo wielu użytkowników, różnych producentów, bo to nie chodzi tutaj, żeby być tam jakoś szczególnie kogoś tam ukrzywdzić, ale ma problem z kontaktem z tym finalnym klientem, użytkownikiem. A tu jest specjalny program jak gdyby tak, do tego. To jest specjalny program, obejmuje praktycznie cały świat, którym obsługuje producent SIP, kraje i klientów. I tutaj kierujemy właśnie się do naszych ambasadorów, którzy mają całą praktycznie przekrój gamę produktową SIP. Korzystamy z ich wiedzy, korzystamy z ich referencji przede Dokładnie. Wszystkim też, bo jednak tak dużego... Tam jest też trochę obowiązków ten ambasador. No jest właśnie, tak, bo jednak tego feedbacka potrzebujemy, tak? Tego użytkowego, który nie tylko jest pozytywny, ale też negatywny czasem, tak? Bo jednak no tak. są też... Różne opinie, tak. ale to, bo to jest też takie bardzo pragmatyczne, że potknięcia czy jakieś różne inne takie rzeczy służą tak naprawdę rozwojowi. Oczywiście. Bez tego nie ma postępu. Jak maszyna by stała Dokładnie. Pod wiatą, to by nigdy się nie zepsuła, tak? No, to jest też inna rzecz. Przecząsacze. Tak. Tak, nie Janusz, żebym trywializował, nie? Ale jak mi się wydaje dosyć... Nie chcę nikogo obrazić. Dosyć banalna maszyna, tak by się wydawało. Ja już wiem, że to tak nie jest. Zacznijmy od początku. Tak. Co w przecząsaczu, na samym nawet początku maszyny, ma znaczenie? Powiem tak. Przetrząsacz to może rolę przetrząsacza w gospodarstwie byśmy nawet zaczęli, nie? No, możemy tak zacząć. Rola przetrząsacza w gospodarstwie jest bardzo ważna. Niezmierna jakby technologia przetrząsania w gospodarstwie jest o tyle potrzebna, żeby zachować proces technologiczny zbioru zielonek. Tak, żeby od skoszenia do końca, do powiedzmy zapakowania, czy to w silosach, czy w foliach, no jest bardzo istotne dbanie, bo to jest bardzo szczególny produkt żywnościowy, wręcz tak prawie, że można powiedzieć podstawowy, jeżeli chodzi szczególnie o hodowlę bydła mlecznego, ale nie tylko. Jesteśmy przy zespole, który jest, no powiedzmy, agregatujemy ściągnikiem. Jest koło podporowe, ono trochę mnie intryguje. Tak, tutaj akurat jest to generalnie opcja, tak. ale zaczynając od przodu przetrząsacza, jest koło kopiujące. Jego funkcja jest to przede wszystkim jakby odciążenie ciągnika, żeby przetrząsacz zawieszany stał się półzawieszany. Czyli jak inaczej, uniezależnienie od ciągnika, no, który jest niezbędny, no bo tak. coś musi ciągnąć, ale uniezależnienie z taką, powiedzmy, wartością dodaną, bo dzięki temu z kolei praca tego przetrząsacza staje się stabilna, równomierna, nie rodzi konsekwencji takich typu, że zacznę coś tam mieszać. I kolizji z glebą, tak? Dokładnie tak. Co daje nam no, gorszy efekt, jeśli uderzymy w glebę, jak nie mamy koła kopiującego. Zanieczyszczenia, tak? Bądź też szybsze zużycie elementów roboczych. Podsumowując, dodatek, okej, dodatek, ale jako, powiedzmy, lubię też sami tak w tą nutę uderzać, jako poznaniak, nigdy nie lubię wydawać pieniędzy, zresztą kto lubi wydawać pieniądze? Oczywiście.
jednak to jest jak gdyby bardzo technicznie, użytkowo dobra inwestycja. Tak, jest to uzasadniona inwestycja na pewno. Wiem, że klienci tak jak mówisz nie lubią dodatkowych wydatków, tak. Ale wracają po koło. Ale wracają po koło. Na szczęście można je zawsze tak, domontować. Zawsze można rozwiązanie domontować. Jest takie, które tak. Pozwala na to. Idąc dalej, zgrabiarka ma ile szerokości? Ta. Przecząsacz? Pardon, przecząsacz, przepraszam. Prawie 8 metrów, czyli 7,80 metra. Tutaj w tym czyli składanie, transportowanie w tak zwanym układzie, że muszę dojechać na pole, mogę mieć most, wysokość ma znaczenie. Jak podeszliście do tego tematu? Tutaj rozwiązanie tego składania, jak widać na tym modelu, jest za pomocą całkowicie złożenia końcowych rotorów. Tak a jest. To jest możliwe tylko i wyłącznie przy zastosowaniu tak zwanego łączenia finger clutch. Tak jest. Czyli połączenia palcowego zamiast przegubu. Przy przegubie tak. Mamy wszystko bardzo wysoko, bo nie możemy przeguba dokładnie. Złamać na tyle stopni. Te rozwiązanie daje nam kompaktowość przy transporcie i jeszcze przy uwrociach mamy idealnie podnoszone jakby w butterfly'u przytrząsacze na uwrociach. Nie, że okay. nie, jest nie to kołyszy bardzo, się. Tak, nie jest, kołyszy. Jest to stabilny układ. Mhm. Podejdźmy do tego elementu najbardziej, no powiedzmy, odpowiedzialnego za pracę, nie? To jest, ja bym to nazwał tak zwany zespół zębów roboczych na odpowiednim wózku. Jakbyś pokrótce powiedział, co my tu mamy? Tak, widzimy, że mamy różne kolory. Właśnie, mamy, to jest tak, ciekawe. Mamy grafitowy i mamy czerwony. Tak. To jest nic innego, jak tylko, żeby nie pomylić zębów, bo one są też pod kątem, który jest prawy, który jest lewy. No bo właśnie zwróciłem uwagę, nie? Jak się przyłoży rękę, to łatwo widać, że jeden ząb wystaje. Tak, tak. Ten kąt jest przemyślany, rozumiem. Oczywiście, to jest przemyślany kąt, żeby równomiernie, bo przytrząsacz pracuje na zasadzie delikatnego pochylenia. I w trakcie jazdy, ciągnąc cały przytrząsacz, cała maszyna się delikatnie nachyla. Tak, i żeby nie uszkodzać gleby, żeby ta trajekcja lotu była bardzo efektywna, ten skos jest potrzebny. Możemy go też zaobserwować w innych maszynach, bo my bardzo długo byliśmy zaprzyjaźnieni i dawaliśmy te rozwiązania do przetrząsacza Krone. Tak? To była bardzo długa współpraca. Do tej pory produkujemy wiele części do Krone, Pottingera. Rozumiem. Także jest jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć tym przetrząsaczu. Dokładnie. Tego akurat, co nas wyróżnia. Nasz wyróżnia wielkość rotora. Mamy maksymalnie tutaj najniższy rotor, jaki jest na rynku, czyli 1,33 szerokości. Mamy też szersze, ale praktycznie w większości przetrząsaczach stosujemy 1,33. Co nam to daje? Większą siłę i większą prędkość, efektywność przetrząsania. Wiadomo, im większa, szersza gwiazda przetrząsacza, tak. Tym ta prędkość jest niższa. Aha. Tutaj zmniejszamy. I dajemy kąt. Wzrasta intensywność. Intensywność. Bo przetrząsanie to też jest taki bardzo specyficzny proces, ponieważ tu wilgotność jak gdyby, spada, ale musimy pilnować, ale jednak ona w pewnym momencie jest i jeżeli tej masy jest dosyć dużo, ta intensywność odgrywa kolosalne znaczenie po to, żeby właściwie uzyskać właściwy efekt. Tak jest. Żeby nie tworzyć kupek tak. I właściwie proces dochodzenia do tej optymalnej wilgotności, która jest, ma ogromne znaczenie żywieniowe, to prawda. Jednak zachować jak najbardziej prawidłowy. Ja zwracam uwagę może czasami na szczegóły, to nie jest złośliwe, ale to nie, że jestem taki mądry, bo już mnie trochę podszkolono w tej kwestii. Mówiliśmy o kącie, mówiliśmy, że jeden jest krótszy, ale Ty zwróciłeś uwagę mi poza kadrem, że jest też inna liczba tak, nawinięć. To jest po co? Po to, że, bo to jednak jest to, co mówiłem, większa prędkość rotora. Tak. I jednak dla bezpieczeństwa, dla mocniejszego tutaj działania zęba, sprężyn, tak, jest 5 nawinięć. Tego zęba palca przetrząsacza, zabezpieczenie od zgubienia, jakby się ewentualnie doszło do uszkodzenia mechanicznego, ale to nam daje skuteczność i takie jakby bezpieczeństwo, że
jest ten przedsionstacz dużo mocniejszy. Nie? Dokładnie. Mówiliśmy o większej prędkości, tak. O mocniejszej pracy, bo to jest troszeczkę inaczej, ale też to też są takie konsekwencje, że profil rury jest jak gdyby dosyć taki też dosyć szczególny. Oczywiście wiadomo, żeby uzyskać właściwy kształt, to trzeba tą rurę powinnać, tak? Ale też są jak gdyby dwa układy takich talerzy. Tak, to jest też jakby dodatkowe wzmocnienie całego ramienia do zębem przetrząsacza. Dodatkowy jest talerz wzmacniający tutaj ramię i cały rotor przetrząsacza. To czyli tak, z największych takich aspektów to jest 5 nawinięć, dodatkowe zabezpieczenie i jeszcze mamy coś ciekawego w standardzie. No. Hydrauliczne przesuwanie całego przetrząsacza od granicy pola. To jest standard. Z tyłu. Tak jest. Tutaj jest to pokazane. Mamy tutaj podziałkę, trochę tu nie widać, bo mamy akurat walek odbioru mocy, tak. Ale ta cała podziałka widoczna jest z stanowiska operatora ciągnika i poprzez hydraulikę przesuniemy całą ilość tutaj sześciu kół w prawo bądź w lewo. Co nam daje? Rozumiem. Odgraniczny, odrzucenie od granicy całej masy. I realizujemy to tym siłownikiem. Tak jest, tylko siłownikiem. Ale też techniczne strony mnie zawsze bardziej interesowały, tak szczerze mówiąc. Na dwie rzeczy zwracam uwagę. Nie? Jest zastosowany akumulator. Tak. On jest bardzo istotny, szczególnie przy hydraulikach, bo zwróć uwagę, że wszystkie nowe ciągniki mają zupełnie inną wydajność hydrauliczną. Ja nic nie mam do Ursusa, Zetora, ale no powiedzmy hydraulika nie była ich najmocniejszą. To nie były demony hydrauliki. Ale z kolei jak jest mocniejsza hydraulika, no to jest też trochę taka konsekwencja, że i ona jest regulowana, no to czasami zapominamy o tej regulacji. Tak. Taka prosty element, on daje nam taką pewność, że ten siłownik będzie pracował no powiedzmy w optymalnym obciążeniu. No nie szarpnie, nie zrobi nieprzewidywanego ruchu. Nie zrobi krzywdy maszynie, bo to o to chodzi. Maszyny same się raczej nie psują, to nie ujmując żadnemu z użytkowników, dosyć często użytkownicy, ich fantazja powoduje dosyć dziwne zjawiska. Ale też na co zwróciłem uwagę, bo ta regulacja, jest tu taki powiedzmy element, który go przesuwa. Tak nie? Jest. I teraz zwróćcie uwagę, jest specjalna szczotka, ponieważ to się jednak, może to się wydawać dziwne, ale jak już jest troszeczkę bardziej podsuszone, to tych krzemionki, nie krzemionki, tych elementów, które będą ścierały bardzo, mogą docierać do różnych newralgicznych miejsc. I takie prozaiczne zastosowanie takiej szczoteczki powoduje, że tego nie ma. Dokładnie. To jest takie zabezpieczenie przeciwkurzowe, pyłowe, żeby tego wyeliminować. Ale dlaczego na to zwróciłem, Janusz, uwagę? Bo producenci od pewnego czasu, to jest tak powiedzmy ostatnie 7-10 lat, zaczęli wreszcie troszeczkę jak gdyby myśleć za użytkownika. Użytkownik o tym nie będzie pamiętał, nie pomyśli, pomyślmy za niego. Uważam, że tutaj też może być wiele rozwiązań, którzy ambasadorzy marki zwrócili uwagę. Tak. Może to być. Bo to jest coś, co w tej eksploatacji maszyn ma niesamowite zdarzenie, bo maszyna się nie zepsuje stojąc pod gatą. Jasne. To tak się niestety nie dzieje. Ona się zawsze popsuje wtedy, kiedy pracuje i z reguły wtedy się odkrywa przyczynę. To jest trochę jak z katastrofami lotniczymi. Nikomu oczywiście tego nie życzymy, ale po katastrofie są wyciągane wnioski, są wprowadzane programy. Witam. Witam Cię. Welcome. Witam też naszych widzów. Jesteśmy na stoisku naszego partnera, dostawcy. Ja mam prośbę, przedstaw się i przedstaw firmę w skrócie. Okej. Jesteśmy firmą SIP. Mamy już 70 lat. Istniejemy od 1954 roku. Rozwijamy produkcję maszyn dla sektora rolniczego. Pomagamy rolnikom, pomagamy przemysłowi osiągnąć coraz to większe wydajności. Bardzo ważna dla nas jest także jakość i jest faktem, że reprezentujemy tu na targach w Kielcach najbardziej profesjonalny sprzęt. W którym roku postawiliście na rozwój eksportu i w jakich krajach jesteście aktualnie? Firma SIP była już obecna na rynkach eksportowych w przeszłości, jednak po upadku Jugosławii wyjście na zewnątrz stało się koniecznością.
Naszym głównym celem były rynki niemieckojęzyczne. Do dzisiaj naszymi głównymi rynkami za granicą są Austria, Niemcy i Szwajcaria. Określamy także nasze strategiczne rynki, do których zaliczamy Francję, Wielką Brytanię i Polskę. To jest właśnie powód, dla którego jesteśmy tutaj. Powiedz, jak się pozycjonujecie obecnie na tle konkurencji, tej konkurencji premium i tej konkurencji tańszej? Jak się pozycjonujecie i dlaczego jesteście na pozycji, ale to powiedz sam. Rozumiem. SIP przez wiele lat był znany jako producent małych i niedrogich maszyn dla mniejszych rolników. Czas zmienił wiele rzeczy. Mali producenci z Chin, Turcji bardzo mocno przeciążają ten rynek. Dlatego zdecydowaliśmy się, by wejść w obszar profesjonalnych maszyn i profesjonalnych użytkowników tych maszyn. Dlatego obecnie rywalizujemy z elitą naszej konkurencji. Mówimy tu o takich markach jak Klas, Krone, Pöttinger, Kuhn, z którymi udaje nam się wygrywać. Jakie udziały rynkowe w tych krajach, szczególnie w tych zachodnich, udaje się Tobie teraz uzyskiwać? Naszą strategiczną inicjatywą jest osiągnięcie 6% udziałów rynkowych w skali globalnej. Oczywiście na jednych rynkach nie osiągamy takich udziałów, ale na innych ten wynik jest zdecydowanie większy. Oczywiście największe udziały rynkowe mamy w Słowenii, naszym rynku krajowym. Jest to ponad 50% udziału. Następnym krajem, gdzie osiągamy sukcesy, jest Austria. Jesteśmy tam graczem numer 3, zaraz po Krone i Pöttinger. Oczywiście w Polsce też walczymy o dobrą pozycję. Ja tak rozumiem, że w Polsce przede wszystkim chcecie się pokazać z tymi dużymi maszynami, ale mniejsze maszyny też masz w ofercie. Oferta SIP składa się z trzech linii maszyn, ponieważ mamy rozwiązania dla małych rolników, średnich gospodarstw oraz tych największych. Nie ma problemu, nasz asortyment może zaspokoić wszelkiego rodzaju potrzeby. A dlaczego w Polsce tak późno się pojawiłeś? Przez wiele lat SIP był oferowany za pośrednictwem dystrybutorów i jak to zazwyczaj bywa, w wielu przypadkach dystrybutorzy byli dobrzy, a w innych nie. Kiedy Polska stała się dla nas rynkiem strategicznym, postanowiliśmy otworzyć własną spółkę, SIP Polska. A to zmienia bardzo wiele. Firma jednak istnieje już sporo lat i teraz my musimy przekonać naszych potencjalnych klientów, że to nie jest firma początkująca, nie? Że to jest firma już z tradycjami. Jak to chcesz zrobić, żeby to dotarło do świadomości naszych rolników? Jesteśmy znani nie tylko w ograniczonej ilości krajów. Naszym celem jest rozszerzenie obszaru naszej obecności. Obecnie aktywnie działamy w 35 krajach na całym świecie i tak jak powiedziałem wcześniej, Polska jest dla nas bardzo ważna. Jak stać się znaną marką? Po pierwsze, być tu. Targi Kielce są jednymi z najbardziej znanych i dla nas bardzo ważne, by tu być. Po drugie, bardzo ważni są nasi partnerzy. Rozwijamy naszą sieć dealerską i na dzień dzisiejszy współpracujemy już z 16 silnymi dealerami, włączając w to firmę Korbanek. Razem z naszymi partnerami planujemy organizować wiele wydarzeń, takich jak drzwi otwarte, pokazy polowe, które przyciągną uwagę wielu klientów. Czy mniejsi rolnicy mogą być też istotnym klientem na maszyny SIP? Na tej wystawie prezentujemy nasze najnowsze maszyny i nowinki techniczne skierowane do dużych, profesjonalnych rolników. Jednakże SIP jest także firmą produkującą maszyny dla małych gospodarstw. Pochodzimy ze Słowenii, kraju górzystego, gdzie pola uprawne są bardzo małe i przez to gospodarstwa rolne też są małe. Z tego powodu SIP jest specjalistą obok Pöttingera w produkcji maszyn przeznaczonych na tereny górzyste. Powiedz, czy na tych targach osiągnąłeś jakiś sukces? Targi Kielce są pierwszymi targami dla SIP Polska. Do tej pory nasza firma z każdych targów przywoziła jakiś medal. Te targi nie stanowią wyjątku. 2 lata temu otrzymaliśmy złoty medal za maszynę R900. A w tym roku szczególnie doceniono zestaw Triple Mover z przenośnikiem.